Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym dniu. Ja nie wiem jak ten vlog będzie posklejany. O, złożyłeś, właśnie nie mogłam złożyć tej hulajnogi. Nie wiem jak ten vlog będzie posklejany. Nie mam pojęcia jak będzie złożone. Przekręć okno, no, przekręć do góry. Do góry, do góry, do góry, no. Co tam? Oj, jak nie ma ich w twoim pokoju? Ha, nie leżą nawet w łóżku. To gdzie one są? Już idę zobaczyć, gdzie są te pieski. Pomyślałem, że fajnie by było zrobić taki film, który pokazuje wam naszą działkę. Pokazujemy, co mam na tej działce. Czyli tutaj, jak widzicie, jest z tyłu domek. Przed sobą mam drogę. Drogę dojazdową do naszej działeczki. Tu mamy oczywiście domek. Muszę jakoś z boku stanąć, żeby było lepiej go widać. Na dole jest taka folia ciemna agrowłóknina, ale docelowo będzie obudowany tym materiałem. W zeszłym roku nie było już na to czasu, bo myślę, że zajmie mi to 2 tygodnie, ale mam pod spodem juty wiórowe jakieś na konstrukcję i ten łupek, który jest, jeszcze trzeba będzie wejść na dach i umyć dach, ale to czekamy aż wszystko z naszego drzewka spadnie. A co to nam piszczy? Piszczą nadajniki na krety. Tu mamy śmietnik, który sam zbudowałem. Na śmieci tutaj światełko, no i tak sobie segregujemy tutaj śmieci i to nie stoi tak na zewnątrz, nie psuje wam widoczku. Tam mamy materiały budowlane, które są potrzebne do innych rzeczy. Przejdźmy teraz dalej. O. Sypiesz wiedziówką? To w śmietniku są, wiesz? Tu mamy zrobioną taką szopkę w tej samej, tak samo wygląda jak śmietnik. Oczywiście w środku poukładane tutaj oleje, jakieś rzeczy do sprzątania działeczki. Idziesz babci pomóc ogarnąć orzeszki dla wiórek? Idzie do samochodu. Zbudowałem taki mały tarasik, on jest bardzo niski. Tutaj na 6 legarach, tam na 5, więc ten jest cały do wymiany, bo się za bardzo gnie. Leżaczki zrobiliśmy na wymiar u takiej fajnej ekipy, co robi nam rzeczy z metalu. No i tu mam szopkę, domek. Idziemy dalej, zaczyna się nasze pole namiotowe. Nie wiem dlaczego mam różny kolor traw. Tutaj pewnie inna ziemia i trochę wyschło. Tu mamy przeszklony cały front elewacji. Największej pracy może, to taki banał, ale pewnie ci co mają działkę wiedzą, czyli najwięcej pracy jest z trawą. Zobaczcie, tam jest idealnie. Tu jest już sucho. Zrobiliśmy aerację. Zobaczymy jak to się zmieni. Już się delikatnie poprawiła. Tu już jest fajniej. Tutaj mamy taki podwyższony teren, bo zawsze jak są jakieś imprezy, to stawiamy namioty, żeby schować się przed cieniem. Tutaj kioszek wystaje, bo tam pod spodem jest rura. Trzeba zrobić puszkę. Tu mamy nadajnik z Ubiquiti. Internet zewnętrzny. No i oczywiście kamery i prąd. Z tej strony pozostałości po jakichś drzewach, co było na działce. Jeszcze materiały budowlane, które się przydadzą do naprawienia tarasu. I powoli kończą się góry drewna. Tutaj więcej gałęzi, jak takich pieńków. Plac zabaw. Nie wiem, czy pamiętacie, jak budowaliśmy cały plac. Teraz moja ekipka zrobiła jakiś czas temu podłoże pod plac zabaw, takie płyty, że wiecie, jak mała spadnie, jak są znajomi też, no, no dzieciaki spadają z góry, no to jest normalne i to uderzenie jest zdecydowanie lżejsze, bardziej miękkie i nie sprawia im takiego dużego bólu. Słuchajcie, plac zabaw był przebudowany, wiadomo, zaraz ktoś się doczepi, że brakuje tutaj kolorów, ale kolory są zabawka, zobaczcie jakie są kolorowe zabawki i wiatrak i wszystko. I tam półeczki zrobiłem w środku. Tu jest też pleksa z boku, pleksa z góry, żeby jak deszcz pada, żeby ona tam nie miała mokro i by nic nie gniło. Tu już dorobię tutaj drzwiczki, ale teraz jest taki przewiew, że tam nie było takiego robactwa. I tutaj daszek placu zabaw przedłużyłem i zmieniłem tutaj całą troszkę konstrukcję. Przestawiłem te belki, co były na środku, na boki, żeby przedłużyć dach. No i mamy szarą zjeżdżalnię. I też mamy koło do przyczepienia zamiast tych huśtawek. Karolina zrobiła tą drabinkę. Ja to nie mogłem, nie dałem sobie rady z nią. Za dużo tam elementów. I tutaj, nie wiem czy to widzicie, ale idzie linka nad placem zabaw. I tutaj z 4 stron jest ta linka
naciągana i ona robi nam taki dach, taki cień na wakacje. Teraz jest jeszcze troszkę chłodno, więc staramy się nie zakładać tego jeszcze tak wcześnie, ale na pewno w czerwcu już przyjdzie tutaj dach. Tutaj od prawej strony mamy szklarnię, jest to nasz nowy nabytek i został przygotowany tutaj pod spodem teren, dociągnięta woda i prąd. I tak jak wiele osób w komentarzach pisało, niestety te panele wyskakują. One się tutaj też łamią i te klipsy niedobrze ich trzymają, więc będę musiał zamówić niestety inne panele z pleksji, z jakiejś mlecznej pleksji. No i przewiercić dziurkami do konstrukcji. Mamy dociągnięty prąd i wodę, różne systemy tutaj sterowania. Też zamontowaliśmy te tłoki, które pod wpływem ciepła się otwierają. Oczywiście teraz jest jeszcze chłodno. Wiatraczki do zmniejszenia temperatury. No i tu na razie stoi konik. Zamykamy. Pokażę wam szybko, w czym jest problem. Chodzi o to, że właśnie te tutaj panele, jak widzicie, one się tak bardzo ruszają i po prostu wyskakują z tego przy mocnym wietrze. Jeszcze kołki ze starego ogrodzenia zostały ładnie poukładane. Stos gałęzi i zgniłej faszyny do spalenia. I tu mamy naszą drewutnię, która powoli się zapełnia. Poduszki do leżenia, jakaś taczka powoli się zapełnia. Między nimi, w sensie między tymi przedziałami, jest zamontowana kratka, żeby to drewno się nie przesypywało na drugą stronę, tam z lewej strony też. No i tutaj jakieś leżaczki, pierdołki. Tutaj mały schowek jest zrobiony, żeby schować tam jakąś łuparkę, jakieś poduszki, które zazwyczaj tam były. To wszystko zniknie do środka. Prawdopodobnie tutaj zrobię jeszcze jedną zamkniętą część, bo będzie brakowało mi troszkę miejsca na schowanie wszystkich rzeczy. Nasze palnisko, które mamy już ponad 2 lata. Niestety, jak widzicie, no już ma koniec swojego żywotu. Jeżeli macie jakieś fajne palniska, znacie coś, koniecznie polećcie mi w komentarzu, bo to się nie sprawdza, kosztowało parę stu. No, zużyło się po prostu, zużyło się. Wiem, że wszyscy chcą, żeby zrobić takie koło, okrąg w ziemi. Mi się to bardzo nie podoba, ja wolę takie wolno stojące rzeczy. Wiem, że trawa pod spodem jest już wypalona, ale bardziej mi się podoba takie coś niż taki okrąg w ziemi. Też fajnie przestawiam sobie tylko koszy trawę i odstawiam z powrotem. Dookoła posadziliśmy trawy, które nam ładnie rosną. I mamy zainstalowane tutaj ekrany, które zasłaniają nas w chłodne dni. Tak samo z tej strony. To jest ekran. Mamy jeszcze jeden, ale nie było czasu, żeby go zainstalować, bo nie był aż tak potrzebny. No i oczywiście wisi nasza piękna girlanda, która jest sterowana z telefonu. Tutaj widzicie, jak cała działeczka się prezentuje. Tam mamy koniec działki, który tak naprawdę jeszcze nie jest zagospodarowany. Prawdopodobnie nic tu nie będzie. Tam z tyłu zostaną posadzone dynie. I w sumie tyle. Na całym terenie jest mnóstwo kamer. Żeby dbać o nasze bezpieczeństwo, planuję. Teraz nasze plany to jest ogarnięcie drewna, dosadzenie jakichś drzewek, krzewów. Teraz jak z tej strony patrzycie, udało nam się dosadzić sosenki małe. Za jakiś czas one na pewno podrosną, trzeba je teraz też podlewać. To zniknie stąd, będzie przesunięte za tył domu, żeby nie było tak widać tego. Ale tak to wygląda, z której wam jeszcze nie pokazałem. Nawodnienie działki, sterowania zamontowane. Przepalił nam się sterownik, więc poszedł do wymiany. I posadziliśmy tutaj trawy, żeby nam tutaj tak ładnie to zarosło. I tutaj dla małej do bujania się miało być, do ćwiczeń, ale mała tutaj sobie kołki robi. I oczywiście nasz domek. Jeżeli chcecie, to mogę wam zrobić taki update, co tutaj się zmieniło w środku i jak to teraz wygląda i jakie bym wprowadził nowe rozwiązania. Czekam na Karolinę, żeby z wami się tutaj pożegnać. Jestem. Ła, się wystraszyłem. Sorry, jestem, pakowałam auto. Pakowałaś auto? Tak, pakowałam auto. Jezu, ja chodzę, słuchajcie, z tym pikaczem. W ogóle jakiś taki... Odłóż go. Odłożę go, wyłączę go i odłożę, żeby nie ten. Czekajcie, wyłączę, kogo wyłączę od razu. Wie, że jak będą chcieli w komentarzach, niech napiszą, to zrobimy taki przegląd domku. Chociaż pokazywałem. Ale muszę jeszcze ciśnieniowo umyć domek, zobaczcie. Tutaj
z drzew spada dużo rzeczy. To co, moi drodzy, żegnamy się. Żegnamy się. Mam nadzieję, że taki szybki przegląd działki wam się podobał. No i zapewne widzimy się szybko w kolejnym vlogasku. Trzymajcie się. Pa, pa.